Siemano, w tym filmiku opiszę najważniejsze eventy z trzeciej rocznicy, ponieważ wydaje mi się, że tego jest dużo za dużo, żeby wszystko opisywać dokładnie. I na pewno kilka zrobię filmików osobnych do takich większych eventów, więc większych no eventów. Więc tam bardziej zapraszam. Dobra, to tutaj mamy jakieś dzienne misje, to do nich zaraz wrócimy. Przecenę, jeżeli ktoś chce zdonatować Bandai i dostać więcej Dragonstone'ów oraz taki ciekawy fioletowy kamień, za którego możecie wymienić na lidera 120%, ale to na pewno nie jest tanie, więc no pewnie z 200, więc nie polecam. No to jest właśnie to do wybrania. Tu dostaniemy czerwony, już dostaliśmy chyba ten kamień, który możemy wybrać na spis innych postaci, który zaraz pokażę. Oczywiście kolejne pieniążki dla nich. Chyba tutaj nie będzie najlepszego sposobu na pokazanie tego wszystkiego, a może będzie. Coś ciekawe, mamy na Friend Samonie zmienione troszeczkę, dodatkowe bonusy i Grand Kaje można dostać, co jest mega opcją, bo ja na przykład mam mega bardzo dużo Friend Pointsów i no praktycznie dobre będą dodatkowe bonusy z tego, jakiś tam Grand Kaj to jest chyba procentowa szansa na ulepszenie super ataku, ale 30% chyba, ale nie jestem pewny, jeszcze tego nie robiłem, więc nie wiem. Dalej, no to te tutaj itemki, hidden potencjał, otwarte wszystkie ścieżki, w sensie całe 5 tych okienek. Więc hidden orbów nałapiemy, evencik mega ważny, który opiszę szerzej, ale z tego co po prostu musicie wiedzieć, to po prostu farmcie go, farmcie tego Gohana, bo jest mega ważny. W następnym filmiku opiszę kilka szczegółów o nim, co są bardzo ważne, a no nie dam rady teraz ich tak szybko opisać. I na czym ja tu się skończyło się na tym. Tu Goku, który też przechodzimy cały czas ten evencik raz dziennie, on tam jest prosty, dostajemy chyba expa, jeden coin i coś tam i tyle chyba, więc go zawsze robimy dziennie, nie zapominajcie o nim. Nowy boss rush, dwa chyba nawet nowe boss rushe, czyli nowe darmowe Dragonstone'y oraz no nowe wyzwanie. Dokkan Festival, LR-ki, Summon, wchodzi 7.08, w sensie 8.07, czyli prawdopodobnie, no nie ma daty, więc może być to u nas albo niedziela, w sensie to jest niedziela, ale u nas może być niedziela albo poniedziałek, więc nie ma niestety nic 100% pewnego. I to będzie też w promocji przez 300 godzin jakiś tam summon, więc zobaczymy co to będzie za przecena. Oczywiście nowe eventy z tym związane, LR Vegito, LR Gogeta, na którego zamonować też raczej zrobię filmik o tym, no jak już dostanę te postacie, w sensie jak już wyjdzie ten baner. Tu jakiś evencik po prostu wyszedł, czemu nie, Puroga misję. Tu też prawdopodobnie wstawię screeny, jak wyglądają te misje po angielsku. Ogólnie jest Puroga, zaraz zresztą na samym linku to opiszę. No i tutaj też summony, które są takie dziwne, to też pierwszy raz na japońskim serwerze kiedyś widziałem, że jest za multi, jest Elder Kai i dużo orbów, ale no mówię, to będzie lepiej tego nie robić, ponieważ dużo lepsze będą LR summony. Co jest teraz ciekawe, stamina z 5 minut na 3 minuty zmieniona, tylko na czas tego eventu, więc to od 12 do 13 mamy staminę szybszą, więc to macie, musicie mieć na uwadze, że teraz szybciej się zapełni do fulla. Exp razy 4, elegancko, z dodatkowym tym staminą na 3 minuty to szybko można wbić. Treningi też dużo, no też razy 4 większe raty, więc spoko. Babashop oczywiście 30%. No i tak wyglądało to z grubsza. Teraz przejdziemy troszeczkę po tych eventach. A no i tyle, no lecimy. Więc Puroga, nie, to jest Puroga tak. Nie, co to jest? To jest, jakiś Facebook like kampania, czyli to samo co było wcześniej, tak jakby. No przeważnie się tym jakoś my nie przejmujemy, ale jak chcecie to możecie wejść na Facebooka Dragon Ball Dokkan Battle, Bandai czy cokolwiek i tam lajkować, pisać czy cokolwiek. Jak czym więcej zrobimy takich lajków, to tym więcej nagród dostaniemy. Za to się chyba też dostanie Goku, nie widzę tego. Lecimy dalej, tu się dostanie Goku, no to kolejna taka sprawa, która jest taka ala niewidoczna, nie mamy na to wielkiego wpływu. Teoretycznie czym więcej zużyjemy staminy, to Bandai da nam lepsze nagrody. I tu się dostanie takiego Goku, który jest no... ciężko mi powiedzieć, czy jest dobry, czy jest słaby, bo
jego jakby passive skill jest dziwnie opisany po dokanie, bo on będzie miał też dokana, ma zwiększa sobie atak i def do 120% i zależy od tego, że jak ma mniej HP, to ma większy bonus do ataku i jeżeli mamy poniżej 10% HP, leczy nas do fulla, więc no tak mniej więcej to działa. No i tu niby to jest na zasadzie jego pasyw taki, że jak mamy 100% HP, to on ma atak def 20%, a czym mniej mamy HP, to o tyle samo się do niego zwiększa ten atak. Więc jeżeli będziemy mieli 50% HP, to będzie miał teoretycznie 70% ataku defa, co no nie jest źle. A statystyki nawet nie ma złych, jednak jest to karta z skinem potencjał liczona jako free, więc nie będzie szału. Dodatkowo też dostajemy takiego... Dobra, lecimy dalej. No to poruga misje, to są bardzo ważne misje, ponieważ codziennie będzie nam się odblokowywać możliwość zdobycia jednej misji. Nie wiem, czy tutaj zawsze w tym będzie się zmieniać ten hint, ta porada taka, że tutaj mamy informację, co trzeba zrobić, żeby odblokować tą Dragon Smoszą Kulę. Znaczy, poruga Dragon Kulę. Więc tu mamy nagrody, jakie z tego są. I to mniej więcej chodzi o to, że codziennie właśnie będziemy mogli odblokować jedną kulę. To są takie jak normalne Shenrona kule. Tylko, że no, łapiemy je codziennie jedną i potem wzywamy, żeby właśnie zdobyć takie nagrody. I z nagród wybieramy aż 3 pozycje i tych kul będzie aż 21, czyli 3 razy 3 będziemy mogli to zrobić. Czyli wybieramy, dla mnie najlepiej jest opcja pierwsza, druga, no i co tam już wam trzeba, jeżeli będziecie potrzebowali trening itemy, to niby trening itemy. Jak dla mnie najlepiej medale, bo tu są po 7 tych jest, one są mega ważne, dużo jest tu medali. Jak nie, to niby też gemy są nie najgorszą opcją. Coś jeszcze pominąłem o tym chyba. A, jeżeli chodzi o tę misję, bo no, mamy bardzo właśnie dużo misji. Tutaj prawdopodobnie wstawię link z Reddita, gdzie jest opisane już są wszystkie misje, jakie trzeba zrobić, tylko że no mówię, to i tak musicie czekać na następny dzień, aż się odblokuje. Albo możecie wejść na Facebooka, tam co zawsze mam w opisie, czy w prawym dolnym rogu. Tam wstawię post, na którym prawdopodobnie będę codziennie wstawiał jeden przetłumaczony ten skill, to znaczy tą misję, co trzeba zrobić, żeby odblokować smoczą kulę, w sensie no tą kulę. Więc to jest mega ważne. Nawet chyba teraz mogę wam pokazać, jak się zdobywa jedną kulę. Oczywiście LR-ki, Comic Soon, mega ciekawe. Zmienili Friend Summon, to co właśnie mówiłem. No i tutaj dodali jakieś Grand Kaje. Prawdopodobnie zrobię summon z tego jeszcze. O, mamy tu sporą listę, więc nawet Awaking medale są, jakieś support itemki, jakiś trening. No naprawdę warto w sumie zasummonować. Prawdopodobnie zrobię kilka summonów na jakimś filmiku, ale to dopiero po rocznicy, ponieważ nie mam miejsca w eku i nie mam pomysłu, jak go niby zwiększyć. A te friend points mi w tym nie pomogą. Następnie tu mamy pak, żeby kupić to nie, te nowe boss rushe, tak jak już mówiłem, już są dostępne, możecie się pobawić lub poczekać i przetestować je na LR-kach. Tu jakiś evencik po prostu dali. Tu mamy login bonus, dostaliśmy tam Dragonstone'y, ten kamyczek czerwony i Goku trójeczkę, który chyba w 5 egzemplarzach. Tak? Czy tutaj tego nie widać? No nie wiem, czy tu widać, czy nie. Tego Goku dostaliśmy na pewno w 5 egzemplarzach. Jest on dobry, jeżeli chodzi o bycie supportem w Super Saiyan 3 kategorii, bo daje tej kategorii atak def 33%, sam ma Supreme Damage i atak, ta statystyki ataku ma bardzo niskie, z healem dostaje bardzo mało niestety, więc no szkoda, że jego super atak będzie tylko na pierwszym, bo on Elder Kai w życiu bym na niego nie wrzucił, ale kopię lacę i tak wolę wrzucić w jego hidden niż w super atak, albo zostawić. Sorry, jak nie uda mi się wyciąć każdego mojego łyknięcia wody, ale aż mi zasycha w gardle, a dopiero co byłem chory, więc to nie jest jeszcze tak dla mnie mega przyjemne dłużej rozmawiać bez przerwy. Co tu są? W Baba Shopie też nowe itemki związane właśnie z 3. rocznicą. To też osobno raczej pokażę. Ten evencik, tak jak powiedziałem już, mega farmimy, on jest mega ważny, ten też, po prostu wchodzimy raz, farmimy, on jest dosyć łatwy chyba, tam już 10 staminy może kosztuje, więc codziennie go robimy.
z nimi są chyba, jak widać tutaj, związane misje, że jeżeli dziennie go zrobimy, o to dostajemy jeden team koszt i kilka innych itemków, więc no na pewno go nie zapomnijcie zrobić, bo to jest mega ważna sprawa. Może w tle jakoś, kurczę, nie wiem, może mi się jakoś uda to zrobić, żeby to wkleić, jak przechodzę kilka tych eventów, ale to i tak zajmie za dużo czasu. Nie, to za dużo czasu zajmie. To jakiś filmik po prostu z tej trzeciej rocznicy na start, gdy widzieliście go. Tu wybór postaci za tego czerwonego Dragonstone'a. I tu jest dosyć ciężka misja. Niby robiłem rok temu filmik z tego właśnie, którą postać wybrać i raczej dużo więcej bym na ten temat teraz nie powiedział. Raczej bym no mniej więcej to samo powiedział, chociaż już doszło od tego czasu kilka Extreme Set Awaken, ale jeszcze nie wszystkie, więc wiemy mniej więcej, z czego się spodziewać. Oni dostali Extreme Set Awaken, ale nie ma szału, więc tych postaci bym raczej nie wybierał, tym bardziej, że je jeszcze zdobędziemy raczej. Frieza dostał Extreme Set Awaken, był już, jest bez Extreme Set Awaken, jest kozakiem, dostał Extreme Set Awaken, delikatnie go boostuje, ale nie ma szału. Broly fajnie, widzieliście co robi, z jaką AOE postać, jest mega dobry. Cel dostał, u nas troszeczkę minie zanim dostanie, ale dostał chyba no, najlepszego Extreme Zeta Awaken, jaki jest możliwy, a do Extreme Tech się to przyda. Więc na razie te trzy postacie są tu faworytem, żeby wybrać. To co już wybierzecie, to zależy od was. Polecam mieć każdą z tych postaci, która dostaje SM chociażby po jednej. No po jednej kopii też może na więcej kopii, aż tak dużo damage'a nie ponosi, więc... Jeżeli chodzi o te karty, faworytem do wyboru według mnie jest Goku cały czas, Broly, Tech, Cell, jeżeli będziecie chcieli Extreme Tech albo Resurrection Warrior w przyszłości mieć, bo do tego troszeczkę przyjdzie, ewentualnie Frieza, a o nim jeszcze nie wiadomo, ale też pewnie dostanie Eza, o nich też nic nie wiadomo, o nich lepiej na razie odpuśćcie. O, na szczęście, koniec. Mamy jeszcze misję. Misję też polecam wam samemu zajrzeć osobno, co one dają. Dobra, jako że mi się zacięło i nie mogę jakoś specjalnie odpalić ponownie telefonu, nie wiem o co chodzi, to szybko opiszę, że mamy najważniejszą misję, to użyć 20 staminy, przez co się odblokuje 2 tikety oraz odblokowuje się 1 Dragonstone. No i też jak wejdziecie w tą misję, tak jak ja wszedłem, to zjedziecie w dół, to macie kolejne misje, więc sobie możecie przejrzeć, co trzeba zrobić. Ogólnie to użyć dużo Dragonstone, znaczy staminy, tam pokonać jakiegoś Vegetę na jakimś specyficznym stage'u, clear ten event, Galaxy Edge, więc to jest ważne, no i w sumie dokon event, jakiś event, no przejrzyjcie te misje i je zróbcie, więc to chyba tyle z takich ogólnych informacji, jeszcze na pewno zrobię filmik z Extreme Zeta, znaczy z tego Gohana, który wbije, bo on jest mega ważny i... No i chyba to jest najważniejsze na ten moment, oraz potem jeszcze na pewno coś znajdę, co jest ciekawe. Także dzięki za obejrzenie, nie zapomnij zostawić suba i powodzenia na trzeciej rocznicy, trzymajcie się i